odpadną, proszę. A, widzisz, pojeżdżę, dobrze. Nie, nie wziąłem. No matter how you see it, every night and day you breathe it, it's a means to an end, you need it anyway. Like a load on your back, you feel it, a wound revealed, you try to heal it, things come to a head, you deal with it anyway. You run away from the dark of night, straight to the glare of a blinding light. You search for perfection, it's the endless flight of your way. The dust before the dawn, you feel it. As the sun greets the sea, you'll see the light of day. Like a howling wind, it cuts you. Like a blade of a knife, it guts you. Taking shelter from within, you'll heal in your own way. You run away from the pouring rain, straight to the sands of the desert terrain. You thirst for success, it's a non-stop quest to end all days. Blowing in the wind, you're lost at sea. Trapped in a cage, you're trying to retreat. Fires in a rage, you flee to live another day. A wounded psyche rules your mind. Confused chaos paves your way. Hope will bring you free today. Journey, not the end that feeds it. As the sun greets the sea, you'll see the light of day. When things come to a close, you'll finally make your way. Właśnie wszedłem z kina po filmie Everest. Tak naprawdę oglądam większość tego typu filmów na przestrzeni naprawdę wielu lat. Tego typu filmy, czy takie opowiadające historię jakiejś ekspedycji na jakieś tam wysokie góry, trekkingi, Himalajów są bardzo przewidywalne w zasadzie. Wiemy, jakby pole no tutaj nie jest szerokie. Wiadomo, spinają się na górę, albo ją zdobywają, albo nie. I jest to zazwyczaj jakiś dramat. Z tym, że ten dramat różnił się, ten film,
o jakimś Himalajizmie, o trekkingu różnił się tym, że rzeczywiście był wykonany bardzo dobrze. Oglądałem go w wersji 3D. Bardzo fajne widoki, bardzo fajnie był to zrealizowany. No oczywiście jest to dramat, tak jak wspomniałem, bardzo przewidywalny. Wiadomo, że główny bohater albo główni bohaterzy nie zejdą na dół, nie zejdą do baz, zostaną na górze. Ale nie jest to film w pokroju, nie wiem czy ktoś z nas widział, albo w pokroju czekając na Joe. Bardzo porównywalny z starym filmem K2. Oczywiście w tamtych czasach, kiedy był realizowany ten film, tamten film, nie było takich możliwości jak teraz do nagrania takiego filmu. Więc na pewno usadziłbym je w bardzo podobnej szufladzie, właśnie film K2 i właśnie ten Everest. Naprawdę, jak w takich filmach, akcja jest rozciągnięta w czasie bardzo mocno. Dla mnie to akurat bardzo nużące, bo przez godzinę czekaliśmy na przez godzinę czasu, może troszeczkę krócej, czekaliśmy na jakiś dramat, na to, co się dzieje, na jakieś zmiany akcji. No i co? Czy polecam? W zasadzie nie jest to film, który można pójść dla fajnych widoczków, dla fajnych ujęć, ale nie jest to film, z którego się wyjdzie strzężniętym, nie wiem, tak jak wspomniałem wcześniej, film jest naprawdę mocno przewidywalny, no bo co może się wydarzyć w górach? No, wydarzyć się może tragedia, tak wysoka figura. Fajna postać Rosjanina, niezłomnego, który może nie będę spoilerował, który jako jedyny spinał się po figurach bez używania tlenu. W ogóle ten tlen i niedobór tlenu i jakby takie medyczne aspekty, konsekwencje takiej spinaczki są tutaj w tym filmie mocno zaznaczone. Raczej nie polecałbym dla osób, które szukają jakichś wrażeń, w sensie wrażeń typu jakichś filmu akcji. Tutaj raczej nie ma nic takiego. Też nie polecałbym osobom, które nie wiem, oczekują czegoś mocnego przeżycia, nie wiem, emocjonalnego, intelektualnego. Tu też tego nie ma. Raczej jest to film dla wielbicieli gatunków, takich filmów, dla osób, które trochę gdzieś zaczerpnęły jakieś tam spinaczki, znają się na sprzęcie. Jest to też fajnie tutaj ukazywany, ten sprzęt. Może nie aż tak bardzo szczegółowo, ale rzeczywiście ja trochę znając się na tym mogłem go rozpoznać. No i zaskakujące tam, to jest, no nie ma wielu rzeczy zaskakujących w tym filmie, więc warto pójść, jeśli nie ma się jakiejś innej opcji, ale w tym samym czasie premierę miał film Harbala, więc myślę, że to jest film, który w tym czasie, chyba bardzo warto na niego pójść niż na Everest, więc nie uważam, żeby to była strata pieniędzy, bo warto zobaczyć film. Takich filmów nie produkuje się dużo. No dobra, no to ja już jestem pod sklepem i zaraz idę do domu.